Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W długo oczekiwanym momencie Formuła 1 2013 zawitała w końcu na mój kanał. Jest, mam grę, tak więc z tego powodu bardzo się cieszę. Mercedes w tym właśnie bolidzie rozpoczniemy sobie pierwszy wyścig. Myślę, że tutaj wszystko, ogólnie całe menu jest pozmieniane, co jest bardziej profesjonalne, bardziej przypomina to taki realny świat. Wygląda to naprawdę całkiem ładnie, więc troszeczkę o tej grze będziemy sobie opowiadać. Będzie 5 odcinków randomowych z takich swobodnych, kilkuokrążeniowych wyścigów. No i będzie oczywiście kariera, a także prawdopodobnie kooperacja z Kirą, ale to wszystko w swoim czasie. Tak więc jeżeli chodzi o samo menu, bardzo ładnie wygląda. Nie byłem przekonany co do tej gry tak w 100%, ale tak po chwili grania naprawdę bardzo mi się podoba. Jest wiele rzeczy pozmienianych, tak więc zobaczmy. Panoramę toru w Brazylii wygląda całkiem okazale. Ogólnie rzecz biorąc gra jest bardziej kolorowa, troszeczkę ładniej to wygląda. Widzimy wejście do bolidu, to także prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i to ogółem daje taki fajny klimat. Jest to bardziej realistyczne, nawet kiedy zapina nam pasy nasz inżynier wyścigowy czy nasz mechanik, no to słychać jakieś tam trzaski, szepty, no i jest to takie fajne uczucie. Myślę, że nawet widzicie niebo, słońce przenika przez chmury, no naprawdę wygląda o niebo lepiej. Zobaczymy, jak będzie się ten bolid prowadził. No i jak to będzie wyglądało w wyścigu, na której pozycji będziemy startować. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, jest chyba tam gdzieś pozycja jakaś, jest chyba pozycja szósta czy któraś, nie wiem dokładnie. Tak więc zobaczymy, jest pozycja szósta, tak więc zobaczymy, jak te starty będą wyglądały. Jeżeli chodzi o kamerkę, będzie ustawiona właśnie taka, ponieważ wygląda o niebo lepiej i jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Raikkonen, Weber przed nami i Fernando Alonso, startujemy. Start widzimy dosyć udany, chociaż tam blokują zewnętrzną i także wewnętrzną, więc nie jest wcale tak prosto, wciskamy się tutaj. Tak, no i tam widzimy, że z tyłu bardzo ładnie atakują zawodnicy, no wygląda to fantastycznie. Delikatny kontakt, to jest oczywiście Sebastian Vettel, no ale nie było żadnego uszkodzenia bolidu, co powinno się już zdarzyć, no ale niestety tego nie ma. Ogólnie gra wygląda o wiele lepiej od 12. Jest po prostu znacznie ładniejsza. Wygląda przede wszystkim bardziej kolorowo. Nie jest tak szaro, te kolory są ładniejsze. Kaski są przede wszystkim dużo ładniejsze. Prezentuje się to naprawdę całkiem ładnie, no i atakują cały czas nas od tyłu. Więc widzimy, że jest ciężej. Ogólnie rzecz biorąc, styl gry jest naprawdę fajny. Dosyć fajnie to wygląda, fajnie się naprawdę jeździ. Żółta flaga, tam już kierowca jeden wyleciał. Tak więc zawodnicy walczą także ze sobą. Co ciekawe, kiedy hamujemy bolidem, nie możemy skręcać. To jest bardzo interesujące. No i szczerze mówiąc, straszliwie mi się to podoba. Jest na pewno ciężej. Trzeba niezwykle uważać. Zobaczycie to na tych okrążeniach, które będziemy właśnie robić. Zobaczycie, że nie raz wyjadę poza tor. Naprawdę trzeba się do tego stylu przyzwyczaić. Jest Sebastian Vettel bardzo blisko, lusterka także zostały poprawione. No wiele zmian, mnóstwo zmian od lewej strony Vettel. No i tu widzimy wyjazd poza tor, no i jest niebezpiecznie. No tutaj było naprawdę emocjonująco. Ogólnie rzecz biorąc bardzo ciężko się przyzwyczaić do tego, że nie wolno skręcać, kiedy hamujemy. Jest to takie troszeczkę dziwne, no ale może się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o sterowanie, jeździ się przyjemnie. Na pewno jest zmienione w 100%, jeżeli chodzi o 12. Całkiem inaczej. Powiedziałbym, że zakręty, czuć tą masę delikatną bolidu, nie jest może tak aż bardzo jak w 12, ale naprawdę jeździ się, myślę, że jeszcze przyjemniej. No i będzie to na pewno gra świetna. Ja już się w tej grze powoli tutaj zakochuję, tak jak kondiarz. Może nie byłem przekonany, ale przyznaję rację, gra się lepiej. Gra wygląda lepiej, no i dzięki Bogu, że cokolwiek w tej grze zmienili. Widzimy, że kontry w tej grze są fantastyczne. Ogólnie jeżeli jedziemy bolidem, no to naprawdę drgania bolidu są przeogromne. Są takie fragmenty toru, że ten bolid po prostu cały drga i jedzie się dużo ciężej. Tak samo kiedy jedziemy z pełnym gazem, nie możemy spojrzeć kamerką do tyłu.
tylko wtedy, kiedy mamy odpuszczony gaz, więc naprawdę jest to całkiem fajne, ponieważ mamy lusterka, w których widzimy dosłownie wszystko. Wiadomo, że nie jest to może i idealnie, ale przecież w prawdziwym świecie też tak nie ma, no i widzimy kolejny wyjazd poza tor, trzecie okrążenie wyścigu, postaram się tutaj utrzymać trzecią pozycję, chociaż widzimy, że zawodnicy są bardzo blisko. Poziom, na jakim jeżdżę, jest to poziom legendarny, więc najwyższy z możliwych. Kontrolę trakcji oczywiście włączona, nie jeżdżę na kierownicy, więc jest bardzo ciężko utrzymać ten optymalny tor jazdy, ale ogólnie rzecz biorąc, strasznie, ale to strasznie przyjemnie mi się to gra, no i na pewno będzie emocjonująca kariera. Aj, Raikkonen tutaj już próbował, więc zmienia się pozycja i Weber, już przed chwilą był Vettel, teraz Raikkonen, teraz znowu Weber, no emocjonujący tutaj wyścig, widzimy, że odjeżdżają nam zawodnicy, ale my przecież jeszcze nie umiemy do końca w tej grze jeździć, więc na pewno to się wszystko zmieni. Jeżeli, jak widzicie, te kontry, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę wygląda to fascynująco, podoba mi się strasznie, jeździ się fantastycznie i naprawdę będziemy w tą grę grać bardzo dużo czasu. A i kontra, ależ pięknie, no i Weber bardzo blisko, więc będzie atakował, czy będzie fotofinisz. Lewis Hamilton już dojechał do mety, tak więc no tutaj naprawdę trzeba powiedzieć, że SI spisuje się znakomicie, fajnie się prezentuje gra, więc poczekajcie jeszcze kilka minut na kolejne odcinki z F1, na pewno nagram ich wiele, będzie przynajmniej 5 odcinków, jeżeli chodzi właśnie o odcinki randomowe z swobodnych wyścigów, będą fajne tory. Więc będzie na co popatrzeć. Trzecia pozycja, drugi jest Fernando Alonso i trzeci Lewis Hamilton, Mark Webber. Pozycja zaraz za nami, czyli pozycja czwarta. Jeżeli chodzi o te celebracje, wiadomo, nie jest to najważniejsze, ale mogło być coś więcej, mogło być podium. No szkoda, że tego nie zrobili. Może w 14 dopracują to, ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę nie jest źle. Zapraszam bardzo gorąco na kolejne odcinki z Formuły 1 2013. Będzie to naprawdę emocjonujący wyścig i cała gra. Trzymajcie się ciepło. Cześć!